tym nagraniu będziemy mówić o progresie aplikacji w The Montfort University, tak zwanym BMU, który znajduje się w Leicester. Jaki jest plus tej szkoły? Definitywnie, na przykład jeżeli mieszkacie w innym mieście typu Londyn, warto się przeprowadzić do Leicester, zwłaszcza w czasach pandemii, ponieważ w Leicester mamy bardzo dużo pracy. A teraz przejdźmy do konkretów. Nauka w The Montfort University przeważnie zajmuje 4 dni w tygodniu, 2 dni po 6 godzin, 2 dni po 3 godziny. Jest definitywnie dobra dla rodziców, którzy muszą odebrać na przykład swoje pociechy ze szkoły, osoby, które są zatrudnione jako self-employed lub osoby, które nie lubią nakładać sobie ilości wiedzy, na przykład skupiając naukę w 2 dni w tygodniu. Uważam, że nauka 6 godzin w ciągu dnia i później 3 godziny w ciągu dnia jest dużo łatwiejsza niż siedzenie od rana wieczora do w szkole lub przy komputerze. Plusem też jest aplikacja do The Montfort to, że nie musicie zdawać testów językowych, jeżeli macie 40% z języka angielskiego na swojej maturze, a nawet jak tego języka na maturze nie macie, to nie musicie zdawać żadnych testów pisanych, tylko nasz kolega Michał przeprowadzi z Wami interview. Więc jeżeli bardzo dobrze mówicie w języku angielskim, a na przykład macie problem z pisaniem, jest to dla Was ogromna szansa, by rozpocząć. Tak jak wcześniej powiedziałam, interwiu na uniwersytecie jest naszym kolegą Michałem, jak wiecie, imię typowo polskie, natomiast interwiu oczywiście odbywa się w języku angielskim. Jakie tutaj są tipy, jeżeli chodzi o samo interwiu, to pamiętajcie, że musicie się przygotować przede wszystkim z informacji, jaki kierunek będziecie studiować, moduły, jakie macie plany na przyszłość. Nie będę tutaj się rozgadywać za dużo na temat testu językowego oraz interwiu, ponieważ do tego jest specjalne nagranie. Wejdźcie sobie na naszą grupę Studia w UK z Motivation Academy i wpisując w lupkę The Montfort University DMU interwiu znajdziecie pełne nagranie Eli Kazubskiej dotyczące właśnie tego uniwersytetu. Jeżeli do 3 dni nie otrzymaliście maila z potwierdzeniem aplikacji, to skontaktujcie się z Waszym agentem z informacją, najlepiej na WhatsAppie, z informacją, że 3 dni temu złożyliście aplikację u nas na stronie i nie, do tej pory nie otrzymaliście potwierdzenia aplikacji. Potwierdzenie aplikacji może przyjść, a nawet nie może, tylko na pewno przyjdzie od Oxford International. Dlaczego? Ponieważ Oxford International jest to jednostka na uniwersytecie, która prowadzi Wasz Foundation Year razem z The Montfort University, więc pamiętajcie, że na Waszych listach czy Waszych mailach będzie informacja o The Montfort i Oxford International. Ok, więc jak będzie wyglądać proces całej Waszej aplikacji? Do 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia aplikacji powinniście dostać tak zwany conditional offer. Tutaj jest bardzo ważne, aby przeczytać dokładnie maila i co musicie tutaj zrobić. Musicie przede wszystkim zaakceptować ofertę. Klikacie w link, który jest w Waszym mailu, gdzie wypełniacie podstawowe swoje dane oraz wpisujecie numer studenta. Często tutaj pojawia się pytanie, gdzie jest mój numer studenta. Numer studenta powinien być w tytule maila z conditional offer lub znajdziecie go także w załączniku z ofertą. Jest to oto numer 6 cyfr, który znajduje się na górze kartki. Jeżeli zaakceptujecie już tą swoją ofertę, przeczytajcie dokładnie, jakie conditions musicie spełnić, aby dostać się do tej uczelni. Przeważnie jest to wysłanie świadectwa, tłumaczenia, personal statement i ID. Pamiętajcie, że polskie ID musi być wysłane z dwóch stron lub może być to paszport. Oczywiście my jako agenci te wszystkie dokumenty załączamy zawsze do aplikacji, ale czasami się tak zdarza, że czegoś albo brakuje, albo szkoła czegoś nie zauważyła, więc jeżeli macie w mailu informację, że trzeba coś dosłać, automatycznie odpowiadacie na tego maila, z którego otrzymaliście ofertę, dosyłacie potrzebne dokumenty i zaznaczacie swojego agenta w CC maila, żebyśmy wiedzieli, że te dokumenty zostały wysłane. Do 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia aplikacji powinniście dostać tak zwany conditional offer. Tutaj jest bardzo ważne, aby przeczytać dokładnie maila i co musicie tutaj zrobić.
musicie przede wszystkim zaakceptować ofertę. Klikacie w link, który jest w waszym mailu, gdzie wypełniacie podstawowe swoje dane oraz wpisujecie numer studenta. Często tutaj pojawia się pytanie, gdzie jest mój numer studenta? Numer studenta powinien być w tytule maila z conditional offer lub znajdziecie go także w załączniku z ofertą. Jest to numer 6 cyfr, który znajduje się na górze kartki. Jeżeli zaakceptujecie już tą swoją ofertę, przeczytajcie dokładnie, jakie conditions musicie spełnić, aby dostać się do tej uczelni. Przeważnie jest to. I teraz tutaj macie dwie opcje. Jeżeli żeby spełnić conditions, czyli jeżeli chodzi o test językowy. Jeżeli lubicie rozmawiać, a boicie się pisać, dobrze by było, żebyście zamówili swój test interview razem z Michałem. I tutaj podaję maila Michała Siwalgi, do którego musicie napisać maila z imieniem, nazwiskiem, w tytule oraz numerem studenta oraz, że informacje możecie pisać w języku polskim, że chcecie się umówić na test językowy. Pamiętajcie, żeby zawsze w każdej korespondencji zaznaczyć swojego agenta w CC, żebyśmy wiedzieli, że taki krok został wykonany. Natomiast jeżeli dobrze się czujesz z językiem angielskim i nie masz problemu ze zdawaniem testów, masz w załączniku całą instrukcję, jak zablokować test. Ten test kosztuje 50 funtów, ponieważ szkoła daje zniżkę, voucher na 130 funtów. Jak wygląda cały test, jak go zablokować oraz jego proces, znajdziecie na naszej grupie Studia w UK z Motivation Academy w lupce wpisując test DMU i tak naprawdę tam wszystkie informacje są zawarte. Więc teraz mamy moment, że odesłaliście wszystkie dokumenty, których brakowało w conditional offer, zablokowaliście swój test lub interwiu z Michałem. Mam nadzieję, że nawet już jesteście na etapie, kiedy ten test lub interwiu jest zdane. Co dalej musicie zrobić? Jeżeli 7 dni od momentu zdania testu czy przejścia interwiu nie dostaniecie tak zwanego maila z unconditional offer, napiszcie maila do uniwersytetu odpowiadając na... Napiszcie maila do uniwersytetu na ten adres mailowy, wpisując w tytule maila imię, nazwisko i numer studenta, pisząc, że mieliście test językowy, wysłaliście swoje wyniki, mieliście interview, wszystkie dokumenty zostały do szkoły wysłane, natomiast dalej nie macie unconditional offer. Jeżeli od czasu tego maila miną 3 dni i dalej te unconditional offer nie zostanie przyznane, pamiętajcie, żeby skontaktować się ze swoim agentem przez WhatsAppa, opisując dokładnie całą sytuację. Jeżeli macie już te unconditional offer, to możecie się zrelaksować, oczywiście zająć aplikacją o Student Finance. Co będzie się działo dalej? Tak naprawdę do 2 albo 3 tygodni do rozpoczęcia nauki nie będzie się działo nic. Natomiast jeżeli do 2 tygodni przed datą rozpoczęcia nauki nie otrzymacie pre-enrollment i maila z rejestracją, to wtedy musicie napisać maila. Pod tego maila, registration, tutaj cały ten e-mail adres się wyświetla i musicie określić, jaki macie problem, czyli że nie dostaliście linków rejestracyjnych. Ewentualnie też możecie wykonać telefon, dzwoniąc pod ten numer telefonu. Jeżeli wyślecie maila, zadzwonicie do szkoły i w ciągu kilku dni dalej nie będziecie mieć żadnej reakcji, to definitywnie to jest czas, kiedy musicie skontaktować z swoim agentem. Pamiętajcie, kochani, że nasza praca kończy się w momencie, kiedy dostajecie unconditional offer. Potem inne jednostki w szkole zajmują się całą rejestracją i opiekują się już dalej waszymi studiami. Natomiast jeżeli naprawdę będziecie mieć problemy z kontaktem ze szkołą, spróbowaliście wszystkich dróg, o których tutaj mówimy i dalej nie macie planu zajęć, nie mogliście wykonać rejestracji, to zadzwońcie do swojego lub napiszcie do swojego agenta. Pamiętajcie, kochani, że nasza praca kończy się w momencie, kiedy dostajecie unconditional offer. Potem inne jednostki w szkole zajmują się całą rejestracją i opiekują się już dalej waszymi studiami. Natomiast jeżeli naprawdę będziecie mieć problemy z kontaktem ze szkołą, spróbowaliście wszystkich dróg, o których tutaj mówimy i dalej nie macie planu zajęć, nie mogliście wykonać rejestracji, to zadzwońcie do swojego lub napiszcie do swojego agenta. Oczywiście, jeżeli rozpoczniecie naukę i będziecie niezadowoleni z kierunku, będziecie chcieli się przenieść na inny uniwersytet, zmienić kierunek,
Pamiętajcie, że tutaj dalej jesteśmy dla Was. Często jest tak, że ktoś zaczyna na przykład kierunek z Medical Science na Foundationer, a potem chce aplikować do innej uczelni na, dajmy na to, Nursing. To tutaj oczywiście nie aplikujecie sami, tylko zgłaszacie się ponownie do swojego agenta i dla Was składam aplikację na rok kolejny.